dzisiaj w nocy, o drugiej, przyszły dziki i dokładnie punkt po punkcie stratowały . Nie wiem, co one tu robiły, ale po prostu chyba obgryzły te wszystkie młode ziemniaki, co były, bo stare sadzeniaki są. Nie widać młodych. To są wczesne ziemniaki. Znaczy, były wczesne ziemniaki. Spustoszenia pozostawiły. Nie odpuściły ani jednemu krzakowi. Nie no, tu się jeden ocalał. Chyba ten. Ten? Tak, ten jeden ocalał. A tak niestety. Czar ziemniaków pryzł. Pojedyncze gdzieś krzaki zostały, a cała reszta niestety została wykopana, wyryta przez dziki. Nawet tu gdzieś jakieś pojedyncze, gdzie rosły jakieś zagubione sprzed kilku lat ziemniaki, również zostały odkryte, wyryte. No tu w tamtym roku były ziemniaki. Nawet ogórek został wyryty. Ale ziemniaki tutaj widać. Wracając do tych rządków. Dokumentnie zostały zniszczone. Tu na samym końcu można zobaczyć, jak te ziemniaki wcześniej wyglądały, bo tutaj kilka krzaków na samym końcu, nie wiem, czy tutaj im się nie chciało, czy co, czy coś się może spłoszyło, ale tutaj nie podeszły do końca, a tutaj calutki. Nawet tutaj gdzieś widziałem, no, każdy ziemniak po prostu jakby miał jakąś nawigację po zapachu. Tu wyryty, tu wyryty, tu wyryty, tu. Tu buraczki też zostały zniszczone. Miały trochę na to czasu, ale ilość ich też była dosyć znaczna, bo było cztery duże, olbrzymie cztery dziki i dwa małe, z tego co mi się udało naliczyć. Dynia przewrócona. O, tutaj jeszcze widać, nie dojadły, zostawiły, a tu już widać zawiązki kwiatów były, bo to są wczesne ziemniaki. Dziki, które tutaj spłoszyłem, uciekły przez tory. Trochę nie przemyślałem może sytuacji, bo wcześniej były zamknięte, słyszałem szlabany, i gdybym je spłoszył na te tory, kiedy jechał pociąg w nocy, bo jechał, to może dzisiaj z dzików bym tylko widział po prostu nie tyle kości, co nie wiem, czy wpadłyby pod pociąg, ale myślę, że jeżeli bym je spłoszył i wpędził pod jadący towarowy skład dosyć wolno,
niewykluczone, że tutaj by po prostu była, poturbowałby ich ten pociąg. Tak myślę. Tak się zastanawiam, gdzie takie dziki mogą mieć swoje schronienie w ciągu dnia, skoro w nocy przychodzą. No, w tym roku już były 3 razy, ale to co dzisiaj zrobiły, to już dopiero zniszczyły wszystko, bo wcześniej to tam były pojedyncze jakieś podrycia, ale jak zobaczyłem wczoraj 4, no bardzo wielkie dziki, myślałem, że to jakieś wielkie wilczury, psy, a to dziki, bo to noc była. Byłem zdziwiony, że dzik jest aż tak wysoki. Dwa małe na pewno widziałem, mogło być więcej, bo to była noc. Po płochu uciekały, jeden co prawda gdzieś tam uciekł w drugą stronę. Nie wiem, czy w zbożu gdzieś siedzą, tu się przejdę, poszukam. W sumie to jest teren zamknięty dookoła budynkami, płotami. No chyba, że tędy by gdzieś przyszły. Czort ich wie. Tak wyglądają chwasty na ugorze. Tutaj zaorał chyba na zimę albo na wiosnę. Bo na wiosnę. Nie, to jest po zimie, bo jest ładna. Ładna tutaj taka rozbita gruda przez mróz. Tu jest zaorane już w tym roku, bo jest ziemia pulchna. Idę w poszukiwaniu dzików. Tam takie żyto rośnie, może w tym życie siedzą. Gdzieś tutaj muszą one być. Choć podejrzewam, że przyszły inną drogą. Tutaj taką drogę znalazłem. Od strony miasta gdzieś mogły przyjść. A teraz szedłem na ugór wieloletni. Tu już widać, sosna rośnie. No brzoza to bardzo pospolicie. Zarasta u góry. Sosny rzadziej się widzi. Pięknie kwitnie wyka. Jak brzozy rosną, to będą kozaki. Wrotycz, oset. No tu oset widać przypalony, bo wchodzę już na plantację. Tak, to jest Tomasza kukurydza. Rośnie kukurydza. Kukurydza była siana, ja ją filmowałem, jak była siana. Jeśli ktoś ma uczulenie na pyłki traw, to można zobaczyć, jak te pyłki ładnie z trawy, jak dym, lecą. O, właśnie trawa kwitnie i pyli. Niesamowite, ile tego jest. Jakby była. Bardzo fajnie to wygląda. Się idzie i się sprawy dymi. O,
nie chodziłem nigdy po takich łąkach, gdzie tak trawa dymi. A dzisiaj się wybrałem właśnie, to wszystka trawa dymi, i taka też. Wybrałem się w poszukiwaniu dzików. Może gdzieś takich kniejach, w takich zaroślach gdzieś siedzą. Gdzieś one muszą siedzieć w dzień. Zamiast dzików to szerszenia znalazłem. Gdzieś tu mają gniazdo. Uciekł. Niestety w tych zaroślach, no za blisko torów, to one chyba by tu nie siedziały. Nie wiem, z jakiej odległości dziki potrafią przyjść, ale tu przy okazji, jak jestem, pokażę, jak susza wpłynęła na przykład na jęczmień jary. Ten jęczmień jest bardzo mizerny. Jest po kilka ziarek w kłosie. Tutaj przy miedzy to chociaż trochę go jest, ale tutaj całkiem wyginął. Wygląda jak trawnik bardziej. No tu nie będzie jęczmienia. Tu nie będzie w sumie co kosić. Myślę. No to takiego jęczmienia to kombajn nie złapie. Mniej niż było posiane chyba. Ale nie jęczmień jest moim dzisiaj zainteresowaniem, lecz dziki. Przy okazji są trawy pylące, szerszenie, a dzików nie widać niestety. One przy torach nie będą siedzieć, podejrzewam. Tak blisko torowiska. Muszą przychodzić gdzieś z dalej. Ciekawe, z jakiej odległości mogą dziki przyjść. Z kilometra? No tam nie ma kilometra, może gdzieś kilometr. Tam są takie zarośla pod miastem. Może tam gdzieś siedzą. Większe. Ślepy tor. Ten nie prowadzi donikąd. Nie wiem, po co on tu jest. Może jakiś techniczny. Niestety nie udało się znaleźć dzików. Tylko można po ich ślady ich obecności poobserwować.